Siemanko, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli smarowanie łapek z kremem. I od czego zaczynamy? Krem. Gdzie mój krem? I jest krem. Krem witaminowy, zwykła taka maść witaminowa. W aptece poprosicie o maść witaminową, to co tam wam dadzą, to będzie git. Smarujemy te łapki, kiedy piętki są takie popękane na brzegach albo w ogóle po całości. Można też właśnie kupować wtedy hamaczki i w ogóle domki takie materiałowe, wtedy te łapki im odpoczynają i mogą sobie regenerować się. U mnie aktualnie nie widać hamaczków, bo suszą się na słoneczku, bo dzisiaj jest piękna pogoda i w ogóle fajnie korzystajmy z tego na tyle, na ile się da, czyli na przykład ja jutro planuję sprzątanie balkonu, o ile też będzie tak ładnie. My dzisiaj akurat trafiły na nasze roszele i czas dla nich. Arktosico. Jej przed chwilą łapy smarowałam, ona to akurat jest pod ręką, ale jej łapy smarowałam, żeby przećwiczyć tą metodę, czy się sprawdzi tutaj, czy tak jak z piachem będzie fail. W sensie, no, ona się zazwyczaj sprawdza, ale wiecie, no, wiecie jak to jest. Jak trzeba coś pokazać, to wtedy już nie chce działać. Tak właśnie jest w życiu. Zaczekajcie, zaraz łapię Freda. Albo tu się w sumie. Tu mój paluch idzie, bo non stop. Dobra, i pamiętajcie, przed złapaniem szynszyla na złą rękę to dałam. Smarujecie sobie rękę, nie tą, na której trzymacie jeszcze. Czekaj, misiu kochany, ja wiem, ja wszystko wiem. Lepiej na tą rękę, której trzymacie. Zaczekaj, Frecie, ale pół sekundy mi daj, no ja wiem. Chcesz na tej ręce być, no i dobra. Czyli jak na tej ręce i patrzcie. I tu pięta jedna, czekaj, już kończę, obiecuję. Druga. Uż króliczku. Dajesz mi minutę? Daj minutkę. Moja kochana. Moja. Moje dziecko. Już. Idź. I po prostu smarujecie tak łapki. Pamiętajcie, żeby posmarować sobie wcześniej. Może tak się nadarzy, żeby było mnie widać jeszcze. Pamiętajcie, żeby wcześniej sobie dać krem na rękę, żeby, wiecie, trzymając szynszyla, jednocześnie nie wyciągać kremu, bo to jest mega niewygodne. I żeby dać na dobrą rękę ten krem. Tak, czy najlepiej na dwie ręce, a co? Ja czasami też robiłam tak, że smarowałam sobie na przykład kropkę na nodze, przychodziły do mnie potopi i jak stanęły sobie, sorry, że tak twarz dotykam, ale szkła szynszyli. Aha, robiłam sobie kropkę na nodze, teraz chyba szynszyli wokół, super. Kiedy przychodziły potopi, to wtedy troszkę im nóżki wystawały, wtedy też im smarowałam te stópki, także o. Nic trudnego, trochę do przećwiczenia, czasami się wyrywają, ale nie bójcie się, im się krzywda nie dzieje, a możecie im ładnie stópki zagoić. I ważna rzecz, pamiętajcie o tym, żeby po smarowaniu stópek kremem nie dawać im już piachu, bo wtedy im się poprzyczepia piasek i... Właśnie słyszycie, jak szynszyl się myje, podczas kiedy powiedziałam, żeby nie dawać im piachu. Pięknie, pięknie, Monika. Ale nie, po prostu zostały resztki, nie dałam im piachu jako tak, zostały resztki na ziemi, jakieś okruszki. I teraz jest taki efekt. No, ale nie dawajcie tego piachu, ja zaraz będę musiała im łapki jakoś obczyścić, żeby im się po prostu nie poodbijało to brzydko. I żeby im nie porobiło większych szkód, że tak powiem. A one mogą chcieć się umyć właśnie dlatego, że to jest takie, wiecie, no tłuste te łapki się robią, ale to jest dla ich dobra, więc tak. Mam nadzieję, że film był dla was pomocny i że wam się podobał i właśnie dawajcie mi znać, co wam o tym sądzicie i ewentualnie co byście chcieli jeszcze wiedzieć, jakie kwestie wam pokazać, jak to ułatwić, przy czym wam w ogóle potrzeba tego ułatwienia. To hejka!